Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii, a dokładniej ze specyfikacji, chciałam Wam pokazać metodę Helwiga. Metoda Helwiga polega na tym, że spośród zbioru zmiennych, które mogą nam potencjalnie tłumaczyć, jak się zmienia Y w zależności od tych zmiennych i w postaci modelu liniowego, musimy w tym momencie wybrać takie zmienne, które będą nam spełniały kryterium metody Helwiga. Ona będzie polegała na tym, że musimy wybrać taką ze zmiennych albo takie zmienne, które będą razem nam dawały najwyższy współczynnik pojemności informacyjnej w tej metodzie. Ale o co tu w ogóle chodzi? O to chodzi, że musimy policzyć wskaźnik integralnej pojemności informacyjnej, generalnie jakieś tam HC, pierwsze, drugie, trzecie, dla którejś kombinacji C. Każdy z tych elementów, który znajduje się w sumie, to jest taki ułamek, gdzie w liczniku mamy korelację bezpośrednio danego x z y, a w mianowniku znajduje się suma korelacji między zmiennymi, które wchodzą do danej kombinacji. Wygląda to trochę może dziwacznie, trudno i w ogóle o co tu chodzi, ale wszystko jest do omówienia, tylko najlepiej na przykładzie. Jeżeli w tym momencie rozważamy w naszym przykładowym zadanku, że mamy dwie zmienne, które mogą nam wejść do modelu, czyli na przykład x1 i x2, liczymy, że to są dwie zmienne, to liczba kombinacji, jaka jest możliwa w tym modelu, to jest 2 do potęgi m, gdzie m to jest liczba tych potencjalnych zmiennych i minus 1. Wzór jest stały, kwestia podstawić. I teraz o co tu konkretnie chodzi, że daje nam to 3? Oznacza to tyle, że przy dwóch zmiennych objaśniających, które mogą nam wejść maksymalnie do modelu, mam 3 kombinacje tych zmiennych. To znaczy, może być kombinacja, która zawiera tylko zmienną pierwszą, może być też kombinacja, która zawiera też tylko tą drugą zmienną, czyli jakby kombinacje jednoelementowe, ale może też wystąpić kombinacja, gdzie my w tym momencie do modelu wprowadzimy obie zmienne objaśniające. Żeby określić, która z tych trzech kombinacji jest najlepsza, czyli będziemy się spodziewać modelu o wyższej jakości niż w pozostałych innych przypadkach tych trzech, czy łącznie wśród wszystkich trzech przypadków, my musimy sobie stwierdzić, jak wygląda wektor albo macierz, jakkolwiek my to nazwiemy, tych korelacji bezpośrednich x-ów z y, czyli to jest korelacja bezpośrednia x1 z y, to jest bezpośrednia korelacja x2 z y, a tutaj mamy tak zwaną macierz korelacji pośrednich, już czyli powiedzmy między samymi x-ami. Ona ma wymiary bardzo niewielkie, 2 na 2, ponieważ mamy tylko dwie zmienne objaśniające x, które rozważamy w tym zadanku na metodę Helwiga, na tą specyfikację. Dlatego tutaj mamy dwie wartości współczynnika korelacji bezpośredniej, a tu mamy macierz o wymiarach 2 na 2. Jeśli chodzi o rozważanie kombinacji jednoelementowej, tak jak tutaj mamy u góry, tylko z x1 albo z x2, musimy pamiętać, że oczywiście korzystając z tego wzoru, musimy oczywiście każdą korelację bezpośrednią podzielić przez 1 plus korelację z pozostałymi zmiennymi. Ale w przypadku, gdy nasza kombinacja zawiera tylko jedną zmienną, albo x1, albo x2, tamten wzór redukuje się tylko do samego podniesienia do potęgi drugiej korelacji bezpośredniej x-a danego z y-kiem. A więc w przypadku kombinacji, która bazowała tylko na x1, czyli na jednej zmiennej objaśniającej x1, to my wówczas musimy tylko podnieść do kwadratu wartość korelacji bezpośredniej tego x-a i otrzymać wynik.
Tak samo robimy w przypadku korelacji, gdzie jedyną zmienną objaśniającą ma być x2. W tym przypadku podnosimy korelację bezpośrednią do kwadratu. Otrzymujemy wynik, jest to już na pewno lepszy niż ten pierwszy. Ale co robimy dalej? No właśnie, w tym momencie, gdy mamy do rozważenia korelację między pierwszą a drugą zmienną, kombinację, która zawiera zarówno pierwszą zmienną, jak i drugą zmienną, musimy rozpisać już typowo według tego wzoru. Czyli w tym momencie musimy każdą z tych korelacji bezpośrednich podnieść do kwadratu. Między nimi będzie suma, ale każda z tych korelacji musi być podzielona przez 1 plus sumę korelacji z pozostałymi zmiennymi. Jeżeli rozważamy pierwszą zmienną, to korelacja pierwszej zmiennej z drugą to jest R1,2. Jeżeli teraz drugi element to jest korelacja bezpośrednia do kwadratu, dzielimy ją przez 1 plus korelacja między pierwszą a drugą, bo to jest korelacja z pozostałymi zmiennymi w tej kombinacji trzeciej. Jeżeli teraz sobie przypomnimy te wartości, bierzemy je stąd. Przypominam, korelacja bezpośrednia x1 z y, to jest korelacja bezpośrednia x2 z y, a czy tutaj mamy tak zwaną korelację pośrednią między x1 a x2, czyli to jest te nasze matematyczne R1,2. Gdy podniesiemy to sobie wszystko do kwadratu, a ja Wam pokażę, jak to sprawnie można policzyć, włączamy sobie kalkulator i robimy tak, 0,81 razy i równa się, to jest jeden wynik. I teraz to można wcisnąć Ctrl-C, dodamy do tego 0,98 też do kwadratu, a tu mi coś nie wyszło, dobra, zróbmy tak, tamto jest w pamięci, 98 do kwadratu, dodajemy do tego wciśnięty Ctrl-F, wynik, i w tym momencie ten wynik, jeżeli podzielimy przez 1,25, to w tym momencie otrzymamy ten wynik tutaj podany poniżej. W tym momencie ten nasz wynik to jest jedna z trzech wartości współczynników tych wskaźników pojemności informacyjnej. My musimy wybrać taki wskaźnik, który ma najwyższą możliwą wartość. Ten wynik jest bardzo wysoki. A więc w tym momencie musimy powiedzieć, że najlepsza jest ta trzecia kombinacja zmiennych, bo tutaj H3 jest najwyższa spośród wszystkich trzech branych pod uwagę, rozważanych, a więc ten wynik wskazuje nam, tu oczywiście H3 powinno być zapisane, jest to wartość najwyższa, a więc ta zmienna, ta kombinacja pozwala nam na znalezienie odpowiedniego zestawu zmiennych objaśniających do modelu, gdzie będziemy wyjaśniać w modelu liniowym, jak y jest uzależnione od wartości x1 i x2. Czyli mamy przypadek, że dwie zmienne weszły do modelu, a nie jedna, któraś z nich, tylko że obie. Tylko musimy pamiętać o tym, że nie zawsze jest tak, że jak rozważam dwie zmienne, to obie powinny wejść do modelu. To nie jest tak, że im więcej zmiennych objaśniających, ten model jest wyższej jakości. Nie zawsze tak jest. Często po prostu te korelacje pośrednie między x-ami są na tyle wysokie, że łączna siła tych dwóch współczynników korelacji bezpośrednich traci mocno na wartości. A więc ostatnim elementem, który możemy sobie tutaj omówić, jest to, że zarówno zmienna x1, jak i x2 powinny być zmiennymi objaśniającymi w tym modelu, a więc nasz model liniowy i addytywny powinien mieć następującą postać. Dlaczego model liniowy? Bo w postaci równania. A dlaczego addytywny? Bo między zmiennymi występują dodawania i żadna ze zmiennych nie występuje w innej niż takiej prostej postaci, bez żadnych potęg logarytmicznych przekształceń czy potęgowych. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do nauki, oglądajcie pozostałe moje filmy, komentujcie, subskrybujcie,
udostępniajcie. Wszystko jest dla Was przygotowane. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, możecie wejść na stronę internetową, która tutaj jest zapisana. Możecie również pisać od razu do mnie na zadania/projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, na pewno do Was odpiszę. Pozdrawiam.